Mam wokół siebie też takich ludzi, którzy uczą mnie trochę luzowania, tej przysłowiowej, powiem zabawnie, gumy w gaciach. Czy ty jesteś osobą, która ma wiele przyjaciółek? Ja całe życie za zawsze marzyłam o wielkich przyjaźniach, a kobiety się często mnie bały. Mojito i Iza, tak nazywa się ten podcast, ale my nie jesteśmy tu ważni, ważne są nasze inspirujące gościnie i dzisiaj jest już jedna ze mną, Marta Żmuda-Trzebiatowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, spędziliśmy razem kilka godzin, choć się nie widziałyśmy twarzą w twarz, ale ja z tobą spędziłam kilka dobrych dni, robiąc research, przygotowując się do tej rozmowy i mam takie wrażenie, że ty nie za bardzo lubisz... Podcasty, chodzenie na ścianki i ten taki świat w wokół trochę celebrycki, czyli raczej opierasz się na swojej karierze i na tym, co robisz, i Twoim zawodzie. Ale mnie rozszyfrowałaś, <grym> nie było to <grym> trudne. <grym> No tak, właściwie tak jest od samego początku. Ja dosyć szybko weszłam w mój zawód, bo jeszcze jako studentka Akademii Teatralnej Warszawskiej. Um, I bardzo szybko doszłam do takich wniosków, że jak wspaniale by było uprawiać ten zawód bez tej drugiej części, że musisz być. E, jeszcze na premierze jest to dla mnie znośne, no bo jest to jakiś etap finalny mojej pracy, mm -hmm. gdzie raczej spotykam się z ludźmi, których dobrze znam, z którymi pracowałam. Ale dużo trudniejsze były, zwłaszcza jako dla młodej dziewczyny, dla mnie te sytuacje, gdzie musiałam gdzieś się pojawić. E, i nikogo na przykład nie znałam. To wynika trochę też z mojego charakteru, akurat. Dzisiaj jest mi, mówię, o tyle łatwiej, że już też więcej osób w tej branży znam, no bo już długo jestem i w swoim zawodzie, i też właśnie dużo tych przyjaźni takich się też około zawodowych nawiązało, więc już nie czuję się nieswojo na pokazie mody na przykład, tak jak lata temu, czy podczas takiego podcastu. Chociaż podcasty muszę Ci przyznać się, że lubię, akurat. No, to, no, bo z drugiej strony spotykamy się po to, żeby porozmawiać o tobie, jak to wie lepiej o samym sobie, jak ta osoba dana. Czyli kiedy ja cię zapytam o Twoje życie prywatno-zawodowe, doskonale znasz odpowiedź, ale czasami myślę, że na ściankach są takie momenty i ludzie, którzy po prostu czekają na to, żebyś powiedziała coś, co potem może zostać przekręcone w artykułach, i ja na przykład, to Aha. generuje we mnie największy stres. Czyli najpierw masz tą całą otoczkę przygotowania się na ściankę, makijaż, włosy, stylizacja, mhm. ale potem wchodzisz i z jednej strony wyglądasz pięknie, ale z drugiej masz takie poczucie, że Ktoś czeka na twoją pomyłkę. Aha, wiesz co, tego też nauczyło mnie doświadczenie, żeby jeżeli pojawia się jakieś niewygodne pytanie, nie odpowiadać na nie, tylko mówić to, co chcę powiedzieć. Więc bardzo często nawet jakby unikam odpowiedzi na kłopotliwe pytanie, czy pytanie, które... Ale tak, to się wiąże, słuchaj, teraz tak mi przychodzi na myśl, z nieustanną taką autocenzurą, nie? że, że od razu... Jakby potencjalnie czuję, co może się e, z mojej odpowiedzi potem. E... Jakie mogą być konsekwencje mojego słowa? Dokładnie, <laughs> dokładnie. Ale chciałam jeszcze wrócić do, do, do tego, co powiedziałaś, e, stawiając to pytanie, że ja nie do końca lubię mówić o sobie, że dlaczego lubię podcaster? Nie do końca lubię mówić o sobie, mm -hmm. ale lubię w ogóle rozmawiać z ludźmi, więc Super. dlatego podca podcasty akurat lubię. I mam nadzieję, że dzisiaj będziesz czuć się bardzo swobodnie, naturalnie I możesz mówić, co ci po prostu przyniesie się na, na język <laughs> Wytniemy, to najwyżej. E, ale Jestem pewna, że są takie miejsca, w których czujesz się super naturalnie, bo tak jak napisałaś chyba pod jednym ze swoich postów na Instagramie, każdego dnia od roku, jak na skrzydłach biegnę na trening. I ja powiem tak, tak nie wierzę. Codziennie. No tak jak się poukładało. Znaczy weekendy mam dla rodziny, mam dwójkę dzieci, więc w weekendy raczej jestem taką mamą na full etat. Ale w tygodniu, kiedy one są w placówkach, to faktycznie staram się wygospodarować tę taką godzinę kompletnie dla siebie. No, jakoś się tak porobiło, że od poniedziałku do piątku ja jestem codziennie na treningu, a nawet zdarzało się tak, że byłam dwa razy dziennie w środę, kiedy rano miałam tenis, a wieczorem, właśnie Aerial Jogę. Ale wiesz, ja od dziecka jestem wychowana w takim kulcie sportu, bo byłam w klasie sportowej jako mała dziewczynka trenowałam gimnastykę akrobatyczną, potem siatkówkę piłkę ręczną i. Ten sport jakby towarzyszy mi w życiu. Uważam, że w ogóle bycie w drużynie, bo byłam w drużynie siatkarskiej. Wychowało mnie do pracy właśnie w drużynie teatralnej, w drużynie filmowej. Bardzo dużo mnie ten sport nauczył, i do tego sportu w dorosłym życiu często wracam, ale to, jest, to są takie u mnie często etapy, że przed dziećmi pamiętam, miałam też taki intensywny okres chyba siedmiu lat, kiedy byłam wkręcona w trenowanie. Wtedy to był trening interwałowy, tak uwielbiałam się zakatować, zajechać. Potem przyszedł na świat mój syn, trochę tego czasu się zrobiło mniej. Niemniej jednak próbowałam wrócić jakoś tam do trenowania. Kiedy na świat przyszła córka, miałam taki okres, to był też okres pandemii, że nic mi się nie chciało. Miałam... Ale miałaś usprawiedliwienie. Jest pandemia, wszystko jest zamknięte, nie muszę. Albo przecież lasy nawet zamykali, nie można było biegać. No to, i było to też trochę trudne. W domu dwójka dzieci i nie mogłam z tego domu wyjść, więc w tym dresie było na kanapie tak wygodnie. No ale pandemia się skończyła, a mi dalej tak nie było śpieszno do powrotu do jakiegokolwiek trenowania. I dopiero jak znalazłam tę aerial jogę dla siebie, zrozumiałam y, jakby sens, y, że trzeba znaleźć osobę, albo właśnie dyscyplinę, która tak tobą totalnie zawładnie. I ta aerial joga była dla mnie takim, te, to pierwsze przeżycie, pierwszy trening, pamiętam, takim czymś niesamowitym, magicznym. Też Asia, która jest trenerką i która prowadzi te zajęcia, ona ona to prowadzi tak bardzo po kobiecemu. Dużo jest takich fajnych, motywacyjnych rozmów i, i w ogóle to, to, i studio jest takim kobiecym miejscem, więc bardzo dobrze się tam czuję. Ale ta aerial yoga jest no, dla mnie jakimś magicznym połączeniem właśnie jogi. Ja klasycznej jogi nigdy jakoś nie zapałałam miłością do klasycznej jogi. Jogi gimnastyki akrobatycznej, czyli te, tego, co, co robiłam za dzieciaka. Tak? A do tego jest to wszystko w powietrzu, gdzie się ucieka od grawitacji Super muzyka, piękne w ogóle studio w lesie. Super, super czas. Masz rację, bo czasami myślimy o bieganiu, o takich sportach, które dla niektórych mogą być po prostu nudne i warto wtedy poszukać takiej opcji, która albo będzie fajna, bo będzie tam dobry człowiek, który potrafi sprzedać ci tę wiedzę, Dokładnie. albo wszystko wokół będzie interesujące i zajechanie się trzema treningami w tygodniu na bieganiu, gdzie biegniesz tą samą trasą, słuchasz tej samej muzyki w słuchawkach, może być nudne i jako że Zbliża się jesień, właściwie już jest jesień i za chwilę utkniemy w domach. To pytanie do ciebie, czy masz może taką radę, co zrobić, by zacząć trenować? Hmm. To jest tak indywidualne, i też bardzo rozumiem ten stan taki, bo ja też w nim byłam przez trzy lata, że nie mogłam się ruszyć z tej kanapy. I, i tak naprawdę miałam to w nosie, że nie mieszczę się w dżinsy po ciąży, i po prostu było mi tak dobrze na tej kanapie, aż któregoś dnia wstałam i mówię, nie koniec. Wiesz, to y, u mnie wynikało też trochę, teraz jak sobie sięgam pamięcią do tego, do tego czasu, y, że chciałam zadbać o swoje zdrowie. Y, bo. Y, Wyniki mojej badań były takie, okej, okay, ale mnie nie zadowalały, i wiedziałam, nad czym muszę popracować i wiedziałam, że jak dołożę do tego jeszcze sport, ale właśnie sport, który sprawia mi przyjemność, w którym jest troska o ciało, a nie katowanie ciała, to wiedziałam, że to będzie służyło właśnie też tak prozdrowotnie, więc to, to zdrowie było bardzo dużą motywacją. Więc jeżeli nie dla kogoś nie jest zbyt, zbytnią motywacją, to, że się nie mieści w. Sportu. Moje dżinsy, na przykład z przedciążek, bo w moim przypadku to nie była dla mnie motywacja. Pomyślałam sobie, okej, okay, mogę Sklepnie być... to są dostępne większe Dokładnie, rozmiary. dokładnie. Miałam to w nosie i nie była, nie, nigdy nie byłam fanką takiego kultu fit, mega ciała, wyżył, wyżyłowanego. Ale zdrowe ciało to jest coś, co jest dla mnie bardzo ważne. No i też, wiesz, mi ciało, zdrowe ciało jest bardzo potrzebne w moim zawodzie. Więc chciałam być po prostu zdrowa, mam też motywację w postaci dwójki dzieci, dla nich muszę być zdrowa i... No, to była taka najważniejsza. No tak, zwłaszcza, że przychodzi moment jesieni takiej, w której często chorujemy, a dbanie o mhm. zdrowie i dobra dieta sprawia, że możemy te wszystkie choroby od siebie odpędzić. Ale użyłaś takich dwóch słów, a właściwie kilku słów. Powiedziałaś, że nie byłaś wystarczająco zadowolona ze swoich wyników. I tutaj zmierzam do mhm. m, takiego trochę mojego wniosku po tym, jak tak jak powiedziałam, przesłuchałam kilka twoich podcastów <grym> i twoich rozmów. Czy czujesz w sobie taką nutkę kontrol freaka? Czyli, że lubisz mieć wszystko uporządkowane, mieć wszystko w jednej garści? Ja pytam jako kontrol freak, tak naprawdę, nie jako osoba, która jakkolwiek by krytykowała, bo ja też e, lubię kontrolować, co się dzieje wokół mnie swoją pracę, swój dom. Przypuszczam, że mają zwykłe dzieci. Czasami jednak trzeba odpuścić, bo nie jest to możliwe, ale e, odbieram cię jako taką osobę, która lubi e, panować nad swoim życiem. Zdecydowanie tak, znowu mnie rozszyfrowałaś. Jestem kontrolfreakiem, ale życie mnie nauczyło na szczęście i moje dzieci właśnie, że nie będę w każdej przestrzeni, w każdym aspekcie tego życia mogła mieć wszystkiego pod kontrolą. I odpuszczam, umiem już. Kiedyś nie umiałam, jak byłam młodsza, zdecydowanie nie. Um. A z czego to wynikało, że jako, jak byłaś młodsza, nie potrafiłaś odpuścić? Wiesz, ja mam na to pewną teorię. <głos> <głos> nie chcę się tutaj bardzo psychologicznie rozwodzić. No to jest taki przeklęty charakter, nie? Takiej osoby, która musi mieć wszystko zapięte na ostatni guzik i do niej ma należeć ostatnie słowo. Ale na szczęście, mówię, mam wokół siebie też takich ludzi, którzy i dzieci, którzy uczą mnie trochę luzowania tej... Przysłowiowej, powiem zabawnie, gumy w gaciach, że <noise> <noise> nie? <noise> nie musisz naprawdę wszystkiego tutaj mieć spiętego i czasami życie za ciebie to po prostu ułoży. I bądź czasem jak ten liść przysłowiowy na wodzie i daj się, się ponieść. ponieść. I to może być rzeczywiście zdrowe dla głowy, bo nie możemy nad wszystkim panować, ale czy ty doszłaś do tego sama? Czy życie Cię tego nauczyło, w związku z tym, że pojawiły się dzieci, że praca, która jest tak intensywna i czasami z produkcji pewnie musisz iść na inną produkcję i nie potrafisz może tego ogarnąć? Czy sama pracowałaś nad swoją głową, konsultowałaś to z psychoterapeutą? Czy Twój mąż Cię tego nauczył? Wszystko po trochu, ale wiesz, właśnie wracając do tego sportu, sport jest dla mnie też taką trochę psychoterapią, w sensie jak ja nie mogę sobie czegoś ogarnąć, to idę sobie na te zajęcia sportowe i wtedy mi się ta głowa też fajnie porządkuje, ale wszystko po trochu, zarówno mam zawód, w którym no nie do końca wszystko ode mnie zależy, tak, umówmy się, oczywiście w teatrze mam takie poczucie większej kontroli, bo to ja tworzę rolę i ja co wieczór wychodzę z tą postacią e, przed publiczność i e, jakby tutaj czuję tak bardziej, że to jest moja moc sprawcza. Ale na przykład już serial, czy film, zwłaszcza film. No tutaj jestem tylko jakimś pionkiem w grze, elementem, a jeszcze dostań tę rolę to też tutaj niewiele od Ciebie zależy. To znaczy, Ty musisz wypaść świetnie, ale czy będziesz pasowała e, reżyserowi, producentom? T mój zawód mnie uczy dużej pokory i tego, że nie wszystko ode mnie zależy. Mąż, Dzieci, to są wszystko właśnie takie składowe, które uczą mnie, że w życiu po prostu muszę czasami odpuścić. Gdybym opisać takimi słowami poukładana, spokojna, bo twój głos po prostu wprowadza chyba nas wszystkich w spokój, takie poczucie spokoju. To uznałabyś to za komplement czy nie, i czasami starałaś się, albo chciałaś może zmierzyć się z tym i zaprzeczyć, że nie jestem właśnie poukładana, i że potrafię czasami odpiąć wroty i zrobić coś totalnie niekonwencjonalnego. Wiesz co, ja na życie jestem poukładana, i e, nawet wśród niektórych znajomych mam ksywkę generał, <grym> <grym> ale e, ja w rolach odpalam wrotki. Na szczęście coraz więcej zdarza się takich ról, e, w których e, no Miałam okazję dać czadu, na przykład rola w mowie ptaków, rola jakupcowej, to była taka rola, że wiem, że dużo osób się zdziwiła. Ja wiem, że ja też mam taki kolor i w życiu niechętnie go odpalam. Okay? To jest tak, że wolę nie, ale zdarzyło mi się też. Tak? Jak się czułaś z tym? Okej, okay, bo to też jestem ja. Tylko ja to tak trzymam w uśpieniu i naprawdę musi mi ktoś super zaleźć za skórę, albo musi się wydarzyć jakieś totalne domino. Musi się wysypać, żebym ja e, wrzuciła ten czwarty bieg. Tak? I tu powinniśmy mieć numer telefonu twojego męża i zapytać, jak często i czy zdarzają się takie sytuacje w waszym domu? Przypuszczam, że tak, tak jak w każdym. Tak jak w każdym, oczywiście. Ale wydaje mi się, że im mamy większy staż, też powiem Ci małżeński. E, w tym roku to już 9 lat, to tym bardziej jesteśmy. Jakoś tak ze sobą spasowani, że już, że już nie musimy wrzucać tego czwartego biegu. Na początku bardziej nam się takie sytuacje zdarzały, gdzie jeszcze nie znaliśmy się tak dobrze. A, a dzisiaj już dużo jest spokoju w naszym domu. A jesteście typem raczej włoskiego małżeństwa, ale rzadko, czyli jeśli już kłótnia to na ostro i z wybuchami czy cicho, ale z takim poczuciem okej, okay, coś się dzieje. Nie, my jesteśmy totalnie różni właśnie, że ja chcę się pokłócić na przykład i tu i teraz rozwiązać jakąś sprawę, a mój mąż mówi, że on musi się z tym przespać i jutro wrócimy do tematu, no to mnie po prostu ale wiesz, roznosi. Ale przecież nie można się spać pokłóconym. No i ja też mu to zawsze mówię, prawda? Ale ja na przykład jestem też taka, że ja się nie obrażam. No to ja już rano zapominam. Już nie wiem, o co mi chodziło. Czyli rozeszły się mi... te fale emocji, no. wszystko w porządku. Doskonale to rozumiem. A czasami tak korci wybuchnąć, no tak po... Chciałabym się czasami Tak, tak. No ale na szczęście w rolach mam czasami takie sytuacje, fajne. że też graliśmy kiedyś takie małżeństwo razem z mężem i, i w drugim akcie była taka wielka kłótnia i Powiem Ci szczerze, że ja bardzo nie lubiłam mm, tej sceny, bo tyle mnie zawsze to sił i energii kosztowało, więc ja w ogóle nie lubię się kłócić. Lubię sobie wszystko wyjaśnić, poukładać <grystanie> i jak już jest czysto, okej, okay, mam sprawę załatwioną i mogę być spokojna, ale lubię zrobić to od razu, na gorąco, a mój mąż musi sobie pomyśleć. No i ja zaczynam to szanować i myślę sobie, dobra. Bo wiesz, bo w takim na gorąco, też wtedy często jakieś pochopne padają słowa, słowa padają, dokładnie, dokładnie, które sensu, mogą zaboleć. Ja wiem, że on ma rację. Kurczę, młodszy, on ma rację. Mamy te nagrane, gdyby chciał to wyciąć w razie czego przy kolejnej kłótni, to już może, ale to jest też ciekawe, bo czasami zbierasz sobie w głowie argument. Jesteś już gotowa, żeby wyskoczyć i powiedzieć, ale to, to i tamto, i ja mam rację, a ten człowiek stoi naprzeciwko ciebie i mówi: Dobrze, Martusiu, dobrze, Izuniu. Okej, okay. wybija ci to w tym momencie z ręki, bo ja mam tak u siebie w, w, w związku, że czasami staram się udowodnić, że mam rację. I jak usłyszę, że mam rację, to mi to wcale nie satysfakcjonuje, jeśli nie za Ziesz szybko co? ona przyzna. No właśnie nie, mój mąż to mi nie, nie tak nie, nie daje ja ci tego mi racji mm -hmm. często, właśnie często staje o koniem e... no, ale i on ma wtedy rację. Znaczy rzadko dochodzi <noise> do, tych, do tych sytuacji w sumie, gdzie się różnimy zdaniem, ale nagle się okazuje, że. Kurczę, jego przemyślenia są trafne. No bo ja jestem niestety taka w gorącej wodzie kąpana i naprawdę często jestem bardzo impulsywna i emocjonalna, a ja bym powiedziała, że ja jestem bardziej serca, a on jest bardziej rozum. W takich, mówię o takich, takich sytuacjach już, takich podbramkowych, tak? że coś się dzieje i, i trzeba, e, trzeba e, lubię szybko podejmować decyzje, szybko działać, e, a to, to jego właśnie, że policz do dziesięciu albo y, choćmy się najpierw y, zdrzemnimy i, i jutro do tego wróćmy. Okazuje się, że to często jest dobre rozwiązanie, że tak na świeżo przychodzą lepsze pomysły i lepiej się te słowa dobiera. Nabiera się dystansu. Tak, tak. więc ja się tego od niego uczę. No. A zauważyłeś takie momenty, kiedy jesteś bardziej naładowana emocjonalnie, są wtedy, kiedy masz intensywniejszą pracę, że to przebodźcowanie na planie zabierasz do domu i to też może generować jakieś konflikty? Bo myślę, że w Twojej pracy tak dużo się dzieje i tak dużo ludzi jest wokół ciebie, że no ten syndrom przebodźcowania to jest coś, co na pewno występuje. Co tak, zdecydowanie tak. Oczywiście staram się nie, nie przynosić tej pracy do domu. Jak zdejmuję ten kostium bohaterki, staram się go zostawić jednak w garderobie, ale to nie zawsze wychodzi. Mój mąż się często śmieje, że też on ma w domu czasami inną kobietę, w zależności od tego, co gram, bo ja czasami jestem w energii tej postaci. Jeszcze ciągle gdzieś to we mnie wibruje i nie potrafię tego tak od razu zostawić, a nieraz wręcz. Celowo trzymam tę energię, żeby ona mi nie uciekła. I ym, no jest to trudne. Czyli kiedy czujesz, że do mnie mówisz: Słuchaj, mam nową rolę i będę taka i taka, on mówi: Jezus Maria. No dobrze, damy radę. Yy, tak bywa, chociaż czasami ją się cieszy, bo nie ma nudy. <laughs> mam nową Marta dzisiaj, tak, w domu. dokładnie. Jakąś inną, inną w domu, yy, troszkę kobietę. Ale wiesz, dokładnie tak jest, że. Dużo się dzieje nie tylko zawodowo, ale też w ogóle miasto to jest intensywna Warszawa, w której żyjemy i faktycznie jak mam małe te pokłady, już zasoby takie swoje, własne, no to też jest ciężej funkcjonować, tak powiedzmy, domowo, rodzinnie czy towarzysko. Więc dlatego ja też tak widzisz, dbam o ten swój dobrostan i dlatego tak dbam o to, żeby wygospodarować dla siebie ten czas na trening. Dla każdego to może być coś innego, tak? Dla mnie akurat trening czy jakaś książka. Ja lubię książki, te z pogranicza psychologii, jakieś tam rozwojowe, lubię sobie to czytać, ale też autobiografię. Staffie, dzienniki. Więc staram się. Tak, jakoś ten, żonglować tym czasem, żeby był, był, był ten moment, że jestem sama ze sobą, bo wtedy naprawdę jestem i dużo fajniejsza dla rodziny, i dużo fajniejsza w pracy. Wiem to już o sobie, także muszę o siebie po prostu dbać. Ja mam taki sposób, że kiedy już jest za dużo wszystkiego dookoła, to po prostu wywalam wszystko z szafy, mam na myśli swoje ubrania, hmm. mówię do mojego partnera, nie podchodź do mnie przez kolejne trzy godziny, bo ja mam teraz me and my clothes time i układam ubrania, i to też sprawia, że okay. jest taka moja dziwna na Może przestrzeń bezpieczeństwa, ale jestem ja też sama ze swoimi myślami i, i mogę to wszystko sobie poukładać. Ja to rozumiem. Ja właśnie mam tak z trenowaniem. Podczas takiego treningu jestem sama ze sobą, z tymi powtórzeniami, i tam mi się też wszystko właśnie fajnie układa i wracam już zrelaksowana. <noise> Powiedziałeś, że weekendy są dla rodziny i hmm. dla dzieci. Masz dwójkę: chłopca i dziewczynkę. Jak różnią się, jak różniły się te momenty wychowania ich do tego etapu dzisiejszego? Bo przypuszczam, że to może być trochę schematyczne w stosunku do innych rodzin, czyli pierwsze dziecko, chuchanie, dmuchanie wszystko tak, żeby było poukładane, a drugie dziecko już ten rodzic poluzowuje Iza, jak ty dużo wiesz. Ja też czytam te książki o psychologii, ale myślę, że to była ja taka różnica. No wszyscy popełnia, popełniamy ten błąd, że to pierwsze macierzyństwo jest takie, to co chcemy być, akuratni, wiesz? Zero cukru tutaj wszystko będzie idealne. Rytuały, godzina taka spania, taka dokładnie. budzenia jedzenia. Chociaż rytuały nie są takie głupie, powiem ci, bo to jest jednak dziecko potem jest takie spokojniejsze, bo wie, co, co je czeka, więc akurat to jest, to jest fajna rzecz, te rytuały. Um, Niemniej jednak tak, no tak dokładnie u mnie było, że byłam taka strasznie spięta i cały czas miałam do siebie pretensję, że jednak nie jestem idealna i nie wyrabiam na zakrętach, no bo to się nie da. A drugie macierzyństwo dla mnie było po prostu jakimś zbawieniem na bolączki tego pierwszego, bo nagle wszystko odpuściłam, bo nie miałam ani tyle czasu, ani tyle energii i sił. No i w ogóle zobaczyłam, że. Tak jest dużo fajniej, po prostu jak ja sobie od, przede wszystkim sobie odpuszczam i nie staram się być perfekcyjna i idealna. E, i, I przez to też widzę, że to moje drugie dziecko ono jest też bardziej wyluzowane niż to pierwsze, nie? i przejęło jednak o, o trochę tej takiej energii. Um, A czy to było, myślisz, też trochę inspiracją do napisania książki? bo napisałaś książkę Bliżej siebie na kobiecości, mm -hmm. w której trochę wyciągasz rękę do kobiet, które być może są w momencie, kiedy wydaje im się, że nic dobrego już ich nie czeka i jest taka stagnacja, a ty pokazujesz, chwytając ją za tę dłoń, że spokojnie, wszystko się ułoży hmm. i za chwilę będzie już dobrze. Wiesz, tak, trochę pisałam tę książkę trochę z takich egoistycznych pobudek, bo trochę dla siebie, bo jeszcze raz pisząc to prze, przerobiłam sobie ten, ten, ten cały etap do momentu, w którym dzisiaj jestem. E, trochę właśnie pisałam tę książkę z myślą o mojej córce, bo, bo myślałam, że pewnie ona przez to wszystko będzie kiedyś też przechodzić. No, a trochę też z myślą o, o dziewczynach, które po tę książkę sięgną i y, Pomyślałam sobie, że czasami one przechodzą przez to same i nie mają nikogo obok siebie, kto by je wsparł albo powiedział jakieś dobre słowo. I moim marzeniem było właśnie poprzez tę książkę być, chwycić je za rękę, żeby miały takie poczucie, że siedzę obok i pijemy sobie razem herbatę kawę, cokolwiek i, i że ja po prostu słucham I, i dziewczyny, które przeczytały tę książkę i które wyciągnęły z niej właśnie coś dla siebie, właśnie tak mi piszą, że, że tak się czuły. To jest dla mnie super, to jest taka fajna wiadomość zwrotna, że, że to miało sens. Często niestety, ale kobiety traktują siebie nawzajem jako ryw, rywalizację, jako rywalki mm -hmm. swoje. Co jest niedobre, bo z drugiej strony, kto zrozumie nas lepiej, jak druga kobieta, która przeszła przez te etapy, która być może za chwilę na tych etapach będzie? Czy ty jesteś osobą, która ma wiele przyjaciółek? Wiesz, to właśnie ciekawe bardzo, bo ja całe życie za zawsze marzyłam o wielkich przyjaźniach, a kobiety się często mnie bały. I y, wcale nie były to moje takie łatwe historie z kobietami, że y, ja nigdy nie wysłałam do nich komunikatów właśnie takich, jakie one y, być może bały się, że ode mnie dostaną. I dopiero w dorosłym życiu udało mi się nawiązać takie szczere, cudowne y, relacje z kobietami. Y, y, ale nie mam też. Tych przyjaciółek, bo ja zawsze stawiam na jakość, a nie ilość. W ogóle, jeśli chodzi nawet o nie tylko kobiece, ale i męskie przyjaźnie czy relacje, to ja wolę mieć mniejsze grono zaufanych znajomych niż jestem teraz z duszą towarzystwa i z wszystkimi się przyjaźnie, bo to jest nieprawda, bo ani nie mam dla nich tyle czasu, ile bym chciała, bo ja bardzo dbam o te przyjaźnie, o te przyjaciółki, o tych przyjaciół. A żeby o nich dbać, to też musisz. Dać poświęcać im. im czas. Dokładnie. Tak. z tym przyjaciel to uważam, że jest takie mocno intymne słowo. Bardzo. Przyjaciel, ktoś, kto powinien Duża. być na każdy Twój telefon, mm -hmm. kto przyjedzie na święta, kto zadzwoni, kiedy rzeczywiście masz problem i wysłucha cię. A mam wrażenie, że niektórzy zbyt pochopnie, zbyt y, często używają tego Zg słowa. określenie y swoich znajomych, kolegów. To jest też bardzo miłe być kogoś kolegą, y y czy, kolegą y, czy koleżanką, ale jednak przyjaciel to jest coś mocnego. Zgadzam się z Tobą i też mam to słowo zarezerwowane tylko dla, dla takich wybranych osób. Jest to dla mnie, mówię, grono niezbyt duże, ale bardzo zaufane. Powiedziałaś w tej książce i też w wywiadach, że to jest też opis Twojej drogi do samej siebie. Hmm? To kim wtedy byłaś w poprzednich latach, wcześniej? O, no, kim ja nie byłam. <noise> Na pewno byłam bardzo zagubiona, bardzo niepewna, niedowartościowana. Um, miałam dużo kompleksów, i um, jedno, czego, czego nie mogę sobie, jakby, odebrać, to to, że byłam. Że bardzo w siebie wierzyłam gdzieś tutaj w sercu, które biło gorąco i wiedziałam, że, że musi mi się udać. Bardzo chciałam wyrwać się z mojej małej miejscowości, i bardzo chciałam zostać aktorką. Mimo że wątpiłam w to, bo to marzenie gdzieś tam się pojawiło już jak byłam dzieckiem. Ale oczywiście potem, kiedy. Dochodziły do mnie jakby takie komunikaty z zewnątrz, na przykład od moich rodziców, jakieś wątpliwości. No to też się nad tym zaczęłam zastanawiać, czy na pewno tego chcę. Były momenty, że postanowiłam w ogóle zapomnieć o tym moim marzeniu i robić coś racjonalnego w życiu, ale serce biło gorąco i chciało bardzo spróbować. I cieszę się, że, że poszłam za tym głosem i, i dopięłam swego, ale takie, jeśli chodzi o takie stawanie się kobietą, dojrzewanie, to trochę mi to zajęło, żeby odkryć, kim naprawdę jestem jako kobieta, czego chcę, czego nie chcę. I właśnie ten proces y, gdzieś tam opisałam po części w tej książce, a to dochodzenie właśnie do siebie, ono gdzieś y, dla mnie y, odbywało się poprzez relacje z innymi kobietami. No właśnie, i też mam wrażenie, że czasami jesteśmy oczekiwaniami kogoś innego, czasami swoimi, wydaje nam mm -hmm. się, że tacy jesteśmy. Też czasami szukamy partnera, myśląc o tym, on chyba będzie taki, taki i taki, idziemy w ciemno w tę relację, a potem się okazuje, że to były nasze oczekiwania, a on w rzeczywistości nawet nas nie rozczarował, on był sobą, ale to my oczekiwaliśmy mm -hmm. czegoś więcej. I że my też kreujemy siebie, ale nie pytając siebie w rzeczywistości, czy ja tego chcę, czy to mi sprawi przyjemność, czy jest to raczej spełnienie, może Czyjś zachcianek, to marzeń, niekoniecznie kompatybilne z tym, co my czujemy w swoim sercu, a i przechodzenie przez różne etapy w życiu, to ono nas kształtuje. To nie jest tak, że my od razu jesteśmy zbudowaną postacią. Dokładnie tak. Dokładnie tak, ja jeszcze, wiesz, mam ten taki zawodowy background, czyli jeszcze spotykam się ze sobą poprzez bohaterki, które, które gram, bo to są różne życiorysy, różne problemy. I wiesz, to jest tak, że Aktorstwo dla mnie jest o prawdzie, o poszukiwaniu prawdy. Więc w każdym tym kawałku życiorysu, z którym spędziłam jakiś moment w swoim życiu, ja szukałam prawdy poprzez siebie. I to nie jest tak, że ja te bohaterki potem zostawiam. I tego we mnie nie ma śladu, jakby po tym, co tam się wydarzyło. Ten ślad też we mnie zostaje, więc to jest też bardzo dla mnie takie ciekawe. Dzięki temu w swoim zawodzie, wiesz, przeżywam dużo więcej życiorysów, tak naprawdę dużo więcej emocji, emocji być może, z którymi bym się w swoim małym, skromnym życiu, spokojnym i poukładanym, <noise> nigdy nie zetknęła. Ale dokładnie tak jest, jak mówisz. To znaczy, że trzeba dojść do takiego momentu, w którym to wszystko jest o tobie. I sobie trzeba zadawać zacząć zadawać właściwe pytania. Sobie samej, ale żeby zacząć je zadawać, to To, to też jakąś wiedzę, dokładnie, doświadczenie. Dokładnie. Powiedziałaś, że negowałaś swoją urodę, że nie do końca czułaś się może zadowolona z tego, jaka jesteś, czy też nie do końca siebie lubiłaś. Mhm. Nie masz takiego wrażenia, że mm, Piękną kobietą, bo niewątpliwie taka jesteś. Czasami nie wolno w przestrzeni publicznej powiedzieć, że nie uważam, że ja jestem ładna. Bo ktoś może z Bogu powiedzieć, jak to możliwe, przecież jesteś piękna, jesteś utalentowana i tak dalej, ale nie w taki miły sposób, mm -hmm. tylko w taki trochę co ty gadasz? Jak ty masz tak coś powiedzieć? Ach, wiesz, rzeszysz tak mówiąc, to jest jeszcze mm. czasami zdanie, które pada. Ciekawe jest to, co mówisz, bo gdzieś um, um, moje myśli od razu popłynęły w stronę mojego rodzinnego domu. Że mnie po prostu tak wychowano. Mnie nie wychowywano też w kulcie, że jesteś piękna. Bardziej kładziono mi do głowy, że ważne jest, żebyś była mądra. Żebyś była mądra, odpowiedzialna, empatyczna. Na tą sferę zewnętrzną nie zwracano uwagi u mnie w moim rodzinnym domu. Dopiero chyba gdzieś na, na studiach to usłyszałam, że mam warunki amantki, a co za tym idzie, tak? Że możesz sobie to wytłumaczyć, czyli że, hmm. że jesteś ładna, ale w, na studiach uważam, że to jest obraźliwe. No właśnie. i czy Ja chciałam sami... być charakterystyczna, tak. a nie ładna. A czy miałaś potrzebę udowodnić, bo ktoś na przykład zakładał, że jesteś piękna, to może za tym nie idzie ten cały ciąg inteligencji, empatii i wszystkich innych głębokich wartości, ważnych wartości? To dopiero jak zostałam aktorką, to dopiero tak jakby zaczęło to się kłócić, że okej, okay, to jeżeli masz ampluła amantki, to na pewno w głowie niewiele masz. Mhm. I e, oczywiście, że tak jako młoda aktorka bardzo, za każdym razem chciałam udowadniać, że, e, że to, to nie jest uroda, że to jest coś, co się za tym jest więcej. A komu częściej? Kobietom czy mężczyznom? Kto częściej rzucał takie słowne kłody pod twoje nogi? co? Nie, nie wiem, nie, nie, nie. tutaj akurat bym nie um, sądowała, czy to, czy to byli, byli mężczyźni, czy to były kobiety. Wiadomo, że w mojej pracy więcej jest mężczyzn na planie. Um, w, w kobietach raczej czułam zawsze wsparcie gdzieś. Zwłaszcza mówię w takich sytuacjach na planie, gdzieś charakteryzatorka, kostiumy, to są kobiety. To jest super. Tak. Jakoś mówię, wcześniej nigdy nie miałam y, problemu z tym, że y, widocznie też właśnie w moim domu rodzinnym nie skupiano się nigdy na urodzie, więc ja tego o sobie nie wiedziałam, że mogę być atrakcyjna. W zawodzie moim, oczywiście, gdzieś. To jest też istotne, tak? Że jak dziewczyna jest atrakcyjna, zwłaszcza na początku, to no nie ukrywajmy też zwróci na siebie uwagę w jakimś takim tłumie, tak? gdzie jest jakiś casting, ale, ale to charakterystyczność. Ja to zawsze jest chciałam być charakterystyczna, prawda. tak? I, I uważam, że charakterystyczne aktorki jednak mimo wszystko w tym kraju, w naszym kraju, dostają fajniejsze role, ale dzisiaj powiem Ci, że nie mam z tym żadnego już problemu. Wiem, kim jestem. Wiem, co e, sobą reprezentuję, wiem, co mam w głowie. E, nie będę nikomu na siłę udowadniać e, tego, co ja o sobie wiem. E, a resztę sama sobie już wywalczę, wiem to. I to jest ta droga, o której właśnie mówiłeś. Dokładnie. Czyli co, architektura wewnętrznie? Już nie wracasz na ten kierunek, nie myślisz o tym? Wiesz, czasami jak mam ten taki kryzys zawodowy, a to uwierz mi, w aktorstwie często przychodzi takie momenty, że sobie myślisz, że ja już z tym kończę. I to ma związek z tym, o czym stosunkowo często mówią aktorzy, że telefon nie dzwoni, że nie wiadomo, co dalej, czy raczej sam styl pracy jest taki dojeżdżający jedno i drugie albo telefon dzwoni ale ciągle w tym z, z takimi samymi propozycjami to nie dogodzisz aktorowi nie dogodzisz jest taka anegdota że aktor zawsze ma pracę albo za mało albo za dużo tak więc nie dogodzisz po prostu to się no albo na przykład oglądasz efekty swojej pracy i myślisz sobie o matko no, nie tak sobie to wyobrażałam. Wydawało mi się, że zrobiłam genialną rolę. No, a widzę, jak jest. Tak? Ale jesteś właśnie krytyczna, myślisz, dla siebie. Jestem czy, krytyczna. że inni to zobaczymy, będzie no, super. No, no, no popatrz. Jak jestem w zawodzie już 20 lat? No, jakoś tak będzie. Ja dopiero tak mogę Ci powiedzieć szczerze, że z jednej roli jestem zadowolona, z, z której? Zagram. Właśnie jak kupcowej w mowie ptaków. Tak? Czyli wtedy, kiedy mogłaś się przeistoczyć w inną postać. Dokładnie, Totalnie nie a, a, a spotkam, wiesz, wielu ludzi, spotykam w pociągach, w samolotach, którzy kochają tę moją rolę, tę rolę, która ta dla nich coś znaczy, ta znaczy dla kogoś innego. I ty mówisz: tak, tak, dziękuję. Tak, tak. Więc no, ja jestem typem bardzo wymagającym wobec wobec siebie i. Mm. No i dlatego pojawiają się te kryzysy, tak? I wtedy tak sobie myślę, nie, jednak to architektura, trzeba było wybrać tę architekturę. dlatego, w sensie, że jak byłam młodsza, to ja bardzo chciałam, wiesz, stawiać budynki, a dzisiaj to już pewnie tak, tak dekoracje. Bardziej podusie tu rzucę. Uwielbiam remonty. Oj tak. Ku, to wiesz co, wpadli do mnie, bo ja się nie ma sprawy. Od, od roku biję z remontami i to jest najgorsze, co może w być. W szafie, szafie mogę ci też poukładać, możemy zrobić to razem. <laughs> <laughs> a urządzałaś swój dom, swoje miejsce, gdzie mieszkasz? Tak, tak. Zawsze, właściwie Właściwie, no, mój mąż oddaje mi tutaj pole, bo on tego nie lubi, no i poza tym twierdzi, że mam lepszy gust, więc cieszę się, bo tutaj na A tym... A jak wiemy, ma rację bardzo często. Na tym polu nie ma żadnego konfliktu i... no i tak, i, i faktycznie tutaj ja się mogłam totalnie wykazać, myślę, że udało mi się stworzyć takie miejsce, w którym... Wszyscy dobrze się czują, bo nawet jak często właśnie odwiedzają nas znajomi, to mówią, u was to tak jest, tak człowiek się czuje jak na wakacjach. I, I o to rośnie. mi chodziło, żebyśmy mm -hmm. się czuli zawsze jak na wakacjach. A z drugiej strony to jest chyba coś, do czego zawsze mogłabyś wrócić, albo czymś się zająć. Żyjemy w takich czasach, że nie zawsze trzeba mieć ogromną wiedzę wyciągniętą ze studiów kilkurocznych, tylko jeśli masz tą smykałkę... I to jest ok, i podoba się ludziom, to też mogłaby się tym kiedyś. Być zająć. może, chociaż wiesz, ja to lubię tak solidnie. tak? <głos> 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 Czyli, ale nie, nie ukrywam, że ja myślę cały czas, że chciałabym jeszcze pójść na jakieś studia albo na jakiś tylko znajdź ten czas. No, na razie jest to niemożliwe, ale być może myślę sobie tak. W wieku 40 lat zaczęłam uczyć się grać w tenisa. W wieku 50 lat pójdę na jeszcze jedno studia, why not? I napiszesz kolejną książkę. Jeszcze jeden etap, który przeszłam. Aktorstwo, dzieci, dom i trochę tego internetu i social media, który jest z nami. Nie Choćbyśmy nie chcieli, to jest. I pytanie, czy to jest coś, z czym się pokochałaś, czy jest to zło konieczne? No, to jest dobre pytanie. Wiesz, ja mam takie fazy. Mam takie fazy, że bardzo to lubię, i, I wtedy jestem tam aktywna. A mam takie fazy, że mm, nie, w ogóle nie wiem o czym napisać, bez sensu. Nie będę pisać: Dzień dobry, co u Was? <grym> Mówić tak średnio lubię też, bo, bo tak zawsze, na przykład, jak gdzieś jestem, na jakimś koncercie, na jakimś wydarzeniu ciekawym, to ja tak lubię być, lubię. Patrzyć drugiemu człowiekowi, człowiekowi w oczy, i tak nagle potem się ronię: ja, O kurczę, nic nie nagrałam, chciałam coś też pokazać światu, ale oczywiście przegapiłam najfajniejsze momenty, bo byłam i się akurat delektowałam chwilą. Więc um, z tym mam taki problem, żeby, żeby umieć tak um, przeskoczyć w ten tryb, że dobra, to teraz um, tutaj um, jakąś relację zrobimy. Peszy mnie to w ogóle czasami. <noise> Czyli bardzo. nie spotkamy cię na ulicy e, idącą z telefonem i mówiącą, hejka, kochani, dzisiaj robiłam to i tamto. No właśnie, kiepsko <noise> mi to przychodzi. No może mnie spotkacie, bo jak będę miała właśnie ten dzień, że czuję, że chcę się z czymś podzielić i spontanicznie. Jestem właśnie bardzo tam spontaniczna i taka intuicyjna. Kompletnie nie wiem, co to są te zasięgi, o których godzinach, co trzeba wrzucić i w ogóle się tym nie interesuje, bo uważam, że tylko tak, jak będę właśnie. Taka, jaka jestem naprawdę, to tylko tak ten odbiorca, który tam ze mną jest, będzie czuł, że jestem prawdziwa tam. Więc... No właśnie, tak powinno być. Czyli zapraszam cię do swojego świata, ale z drugiej strony uszanuj to, że to jest mój świat i chcę ci pokazać to, co chcę ci pokazać, a nie każdy element, bo z drugiej strony w pewnym momencie to się nawet może wydawać już nudne. Czyli relacjonuję swój dzień od początku do końca, no ile można. Słuchaj, ja też nie uważam, żebym była tak ciekawą osobą, żeby ten mój dzień był taki wyjątkowy, żebym całemu światu e, pokazywała ten dzień. E, ja mówię, jestem OK już z e, social mediami i e, A jesteś okay się. Z, z komentarzami, z osobami, które cię obserwują. Jak do tego podchodzisz, bo... Prowadząc konta w social mediach, mm -hmm. tylko się wystawia na komentarze. Każdy z nas to robi, bo wiemy, że internet to jest coś bardzo ważne, bardzo ważne medium w tych czasach. Ale zdarzają się ludzie, którzy nie myślą o tym, by było ci miło i by napisać coś fajnego, tylko tak się kierują, aby może w jakiś sposób cię uszczypnąć i żeby cię zabolało. Czy zdarzają ci się hejterzy na Instagramie? Właśnie chciałam powiedzieć, że po pierwsze, ja mam bardzo fajne grono tam u siebie na tym Instagramie. Na Facebooku jest takie bardziej, ale ja tam rzadziej zaglądam, więc tak zauważyłam, że tam częściej się. To odchodzi już, tak? Tak, dokładnie. Ludzie znajdują mnie, coś dziwni. Um, na Instagramie akurat mam bardzo, bardzo fajne grono tych obserwujących ludzi. Rzadko się zdarzają takie komentarze, chyba że poruszę jakiś, wiesz, taki bardziej kontrowersyjny temat. Czasami mi się zdarza, jest jakaś, nie wiem, ważna, ważna sprawa, w której czuję, że chcę się wypowiedzieć, i zauważam, że wtedy nagle e, zlatują się na ten mój Instagram takie osoby, chyba które nie są też ze mną na co dzień. I, i wtedy takie komentarze, o których mówisz, takie niezbyt e, przychylne się pojawiają, tylko że właśnie e, to jest znowu tak, że dojrzałeś to jest taki, taki fajny moment. Kiedy wiesz, że ten komentarz to nie jest o tobie, tylko o osobie komentującej. Więc zazwyczaj przechodzę obok tego obojętnie, chyba że bardzo się nie zgadzam e, i nie mogę wytrzymać. <laughs> I muszę coś napisać, licząc się z konsekwencjami. Czyli wiem, że to się zaraz po pierwsze rozleje po internecie, a po drugie, że i tak tej osoby nie przekonam. Wtedy nie ma męża, który powie, poczekaj. Właśnie on, się z tym. on często mi mówi: Proszę cię, nie rób tego. <laughs> Czasami tak jak mam ochotę coś odpowiedzieć, najpierw piszę do niego. <laughs> nie, <laughs> najczęściej. Nie, nie rób tego. Czyli takie sitko, które w hmm. razie czego odsortuje to, co może być, ja mówi, a co nie. A rób co chcesz. Tak. I te Wie, że, wie też, z czym to się wiąże, że zawsze mnie tylko pyta, czy jestem gotowa na to, że... dymy tak zwane. Tak, tak że, że Po pierwsze, ta dyskusja nie skończy się na tym, że ja tutaj ostatnie słowo powiem, bo pewnie nie będzie należało do mnie. No i że to się potem rozlaje po sieci, a tam będzie dalej szerzej komentowane. Więc to zależy też czasami właśnie od tego dnia, czy ktoś trafi na ten mój dzień, że, 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 że coś akurat gotowa. mi tam depnia i ja mówię, nie odpuszczę tego. No, a jeśli chodzi o dzieci, akurat i, i tematy te około dzieciowe, to jestem bardzo wrażliwa i e, bardzo nie lubię, jeśli chodzi o moją rodzinę, to tutaj jak lwica będę ich bronić i nigdy nie pozwolę e, sobie tutaj ani na mojego męża, ani na moje dzieci powiedzieć złego słowa. Więc tutaj będę zawsze. A poza tym to jest jedno pytanie: usunąć, ukryć komentarz. Dokładnie. Czasami to lepiej wychodzi na, na zdrowiu, tak naprawdę. bo poza tym, jak ktoś pisze jakieś obraźliwe komentarze albo jakieś wulgarne, to ja po prostu takie są zasady u mnie na Instagramie. Zresztą mam to zapisane w bio, że nie akceptuję takiego zachowania. Tutaj to jest moja przestrzeń i wtedy te osoby po prostu blokuję. Super. To myślę, że coś, czego każdy z nas powinien się nauczyć, takiej selekcji. Co do siebie brać, co jest rzeczywiście komentarzem, który może zmienić nas, naprawić, poprawić coś w funkcjonowaniu, a co jest w rzeczywistości tylko zwykłym Ale serio uważasz, chęcią... że musimy się jakoś specjalnie nie, zmieniać? Nie, absolutnie nie, ale myślę, że. Może czasami oglądając, nie wiem, na przykład mój jakiś występ, ktoś mi powie, ej Iza, mów wolniej, co mi się zdarza. Okay, to jest to porządku, takie to jest taka konstruktywna rozumiem. krytyka, ale to jest ale wiesz, 2%. Dokładnie, bo ja mam też takie przekonanie, że e, hej, od tego mam rodzinę, bliskich, przyjaciół, żeby oni mi zwracają tak, tak. Ta, ta, taką uwagę w kwestii, nie wiem, że coś nie fajnie zrobiłam, czy się nie zachowa, zachowałam nie tak, jak powinnam. I to są osoby, którym, którym ufam, które, które cenię i z których zdaniem się liczę. A to, że ktoś mi coś ma ochotę wypomnieć, bo jemu się wydaje, naprawdę, to. Mm, Zgadzam się w 100%. Nie jest dla mnie to tak akurat ważne, żebym brała sobie to do serca. Przeanalizowałam, tak jak mówiłam, wszystko. Szukałam jakichś zdjęć, jakiś wpadek twoich stylizacyjnych, które mogłam ci teraz pokazać i powiedzieć: patrz, co o tym myślisz? Nie, no, nie, były znalazłam... jakieś... nie, 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 nie. naprawdę naprawdę wszystko było on point. Czasami to był wynik oh, czasów, w których no tak. ubieraliśmy się dziwnie. <laughs> były te czasy. Ale teraz już nie ma co tego komentować, bo w tamtym momencie to było modne, to było kuli, cool tak się po prostu nosiło. A teraz to się wszystko mogło pozmieniać. I z perspektywy czasu wydaje się, że nosiliśmy głupie ubrania i dziwne stylizacje. Ale chciałabym wrócić do sytuacji sprzed roku. Ja w ogóle nie wiem, dlaczego ja tak późno odkryłam te krótkie włosy. Ja całe życie nosiłam bardzo długie. Ty chyba zresztą tak, też, Tak, co? tak, tak, dokładnie. I e, jakoś nie wyobrażałam sobie siebie w, wiesz, e, w krótkich włosach. Ja miałam oczywiście w zesz e, chyba sierpień zeszłego roku jeszcze takie krótsze. Teraz mam ciut dłuższe, bo nie ukrywam, że jak biegam na te swoje ćwiczenia, to lubię mieć związane włosy. E, a jak miałam takie bardzo krótkie, to niestety nie dało się ich związać. A jak wiemy, ktoś, jeśli kobieta ćwiczy bez związanych włosów, to znaczy, że nie ćwiczy w rzeczywistości. Albo się odbija na treningu. Albo w make-upie. <głanie> to prawda. E, więc wiesz, przyznam szczerze, że obcięcie tych włosów. Mówi się tak, to usłyszałam chyba od mojego fryzjera, że, że się też zrzuca jakieś stare emocje, stare. Naprawdę tak się poczułam. Poczułam się tak lekko, poczułam jakąś taką nową energię, nową, nową, nową siłę. Świetnie się poczułam, więc mówię, że nie rozumiem, dlaczego tak długo z tym zwlekałam, żeby obciąć te włosy. No ale nie ukrywam, że sprowokowała mnie do tego rola, którą, którą grałam, gdzie nosiłam taką przez moment, nosiłam taką dziwną fryzurę, takie bardzo blond, tlenione włosy z takim. Grubym, dużym, czarnym odrostem. On chyba nawet się odbił dosyć szerokim echem w mediach. Oh, tak, tak. I to była rola, której cały czas na premierę tego serialu czekam. Ehm, niemniej jednak to było fajne, tak się zmienić do, do, do roli. Naprawdę bardzo mi to pomogło. Wchodziłam na plan i generalnie czułam, że jestem tą bohaterką, więc to było bardzo potrzebne i konieczne, no ale wiedziałam, że moje włosy bardzo się zniszczą, bo to no, była hardkorowa metamorfoza. Naprawdę fryzjer płakał jak robił. I jak włosy wypadały, bo centralnie wypadały mi na tym łączeniu włosy. No, ale wiedziałam, że tak będzie. Mam dużo włosów, powiedziałam: Dobra, poświęcę je, nie ma sprawy. Odrosną, to tylko włosy. I od razu mieliśmy taki plan, że potem, żeby je wzmocnić, że je obetniemy jakoś krótko. Nie wyobrażałam sobie siebie w takiej całkiem krótkiej, takiej fryzurze. Nie wiem, jak te fryzury się nazywają, ale tak czasami dziewczyny się obcinają. Takiego boba, czy jeszcze krócej? Wiem, że z tego czasu chyba Małgosia Korzuchowska taką krótką fryzurkę tak, tak. nosiła. Fa ona świetnie w tym wyglądała, ale ja siebie jakoś nie wyobrażałam w tak krótkiej. Stwierdziliśmy, że zatem obetniemy dokładnie, dokładnie te, taka długość to była i... Poczułam się rewelacyjnie tego dnia, kiedy to zrobiłam. Eee, I tak naprawdę dzięki roli to się wydarzyło, bo sama nie wiem, czy miałabym tyle odwagi. Co chciałabyś zrobić? Jak jeszcze poeksperymentować ze swoim wizerunkiem, ze swoim wyglądem? Oczywiście ha. do roli. Jeszcze... No, ale takich, którzy tyli mm -hmm. 20 kg, którzy potem chudli 30. Mm -hmm. Co byś chciała zrobić? Co jeszcze nie miałam takich włosowych metamorfoz Naprawdę miałam wiele. Jeszcze nigdy nie byłam ruda. Bardzo bym chciała. Chociaż ostatnio mój syn powiedział, że ma ja bym nigdy nie chciał, żebyś miała rude włosy. Nie wiem skąd mu to, skąd mu się to wzięło. Być może on też już jest przyzwyczajony do tego, że jak na Dzień Mamy rysuje mamę, to nigdy nie wie, jaką kredkę wybrać do kolorów włosów. Bo to u mamy bo się Pomarańczowy tak, jakoś zawsze jest pod ręką. Tak się spontanicznie zmienia, że co roku mama ma inny kolor włosów. Um, więc wiesz co, ja w ogóle kocham metamorfozy w tym zawodzie. Więc oby mi się jak najwięcej takich ról zdarzało. Chciałaby się pobawić ze swoją sylwetką? Czy to jest jednak coś, z czym nie chciałabyś ryzykować? Wiesz co? No to na pewno musiałoby być po pierwsze świetna rola, a po drugie, pod okiem kogoś, kto się na tym zna. Bo sama wiem, jakie mogą być kłopoty w związku z tym, że robimy to nieumiejętnie. Sama jestem jakimś przykładem osoby, która. Mając tam naście lat, próbowała się sama odchudzać i robiła to bardzo nieumiejętnie, więc w ogóle tego nikomu nie polecam, że gdzieś coś się wyczyta i teraz taka dieta modna, a teraz taka, więc naprawdę nikomu tego nie polecam, bo dieta, konsekwencje. Dietą, albo pigułki. Tak, bo konsekwencje zdrowotne są, naprawdę są. Że, <laughs> trzeba to podkreślić, są. Nawet jeżeli ja jako młoda dziewczyna czułam się świetnie, to wychodzi to po latach po prostu. Mm -hmm. um, I. No, to, to, to jest na pewno rzecz, której bym, bym, bym tutaj bym się bardzo bała, i to bym akurat rozważała, czy za i przeciw, tak i czy warto, czy to jest rola. Ale no nie wiem, wiesz, od razu mi się skojarzył film Wieloryb, chociaż akurat tam aktor był Brandon Fraser. Tak, tak. on był jednak miał kostium mhm. taki. który... Ale Matthew McConaughey chyba, do tak. której zrób 20 kg. No ale to też w jedną i w drugą stronę jest to super niebezpieczne, no i tylko pod okiem jakichś specjalistów. I Christian Bale, to był mój zdanie. No. Och, to tak, do mechanika. szaleństwo, tak, jak tak, on potrafił schudnąć. Wygląda tak, tak bardzo, bardzo niezdrowo, tak. ale tak jak powiedziałaś, to się odbija nie tylko na tym wyglądzie, ale mhm. i też zdrowiu, co potem w konsekwencji trzeba przy wprowadzać. Bardzo. Przywracać do równowagi przez tak, wiele, wiele, wiele lat. Wiele lat, tak. No ale chciałabym zobaczyć jakąś taką rolę, w której byś totalnie zaszalałeś, poczuła, ale czad, czuję się teraz spełniona i pytanie zawodowo, mm. masz coś takiego, co byłoby takim twoim opus magnum i co byś bardzo chciała zrealizować i powiedzieć sobie super, czy myślisz, że ta krytyczka Marta i tak by była w tobie powiedziała, no nie wiem, nie do końca się sobie podoba. Nie, no mam, no mam takie i rolę marzenia. Um. Ale nie będę o nich mówić. Dobrze. Niech się spełnią. I jeszcze muszę się odbić do włosów, bo znalazłam taki artykuł, no. w którym było zasugerowane, że to był jakoś 2011, 2012 to był czas, kiedy no. miałaś kampanię wizerunkową z jedną z marek kosmetycznych mm -hmm. produkujących produkty do włosów. I tam było napisane, że Marta Żmuda Trzebietowska ma ubezpieczone włosy i nie tylko, i kilka innych części ciała. I to musimy zdementować albo potwierdzić, żeby też ci, którzy będą oferować po naszej rozmowie te role ze zmianą wizerunku, wiedzieli, że za to trzeba zapłacić porządnie. Swoją matko Kocham, wiesz co, co właśnie kocham social media? Za to, że już dzisiaj jest mało tych bzdurnych artykułów na mój temat, bo są inni ludzie, którzy dostarczają ciekawych tak informacji jest. na swój <laughs> temat, więc są ciekawsi, żeby o nich pisać. Ja, wiesz, swego czasu, jak byłam młodsza właśnie i te pierwsze kroki stawiałam w zawodzie, to tych bzdurnych artykułów, jakichś wyssanych z palca, kiedyś się mówiło jeszcze, że w każdej plotce jakieś jest ziarno prawdy, no tutaj nie było ani, ani, ani wiesz, milimetra prawdy. E, tego się namnożyło wtedy dużo. Nawet miałam taki moment, że wydawało mi się, że jest jakaś alternatywna Marta Żmuda. Trzeba to jakaś osoba, którą ja, na którą ja patrzę e, szeroko oczyma. Ja nie znam w ogóle tej dziewczyny, nie znam jej problemów e, i wszystko to wydaje mi się jakieś obce, komiczne wręcz, a nie miałam żadnego narzędzia właśnie, żeby móc na przykład zdementować albo wiesz, też e, jak zaczynałam to Wydaje mi się, że ludzie znali mnie z kolorowej okładki, więc byłam dla nich taki, tak bardzo zdystansowana. A teraz dzięki, właśnie, social medium, czy naszej rozmowie, jesteś też bliżej człowieka. Ktoś widzi, jak mówisz, jak się śmiejesz, z czego się śmiejesz, więc sam wyciąga wnioski, że nie, no to na pewno niemożliwe. Ta zabawna plotka. Niestety nie jestem Jennifer Lopez. <laughs> Pośladków nie ubezpieczałaś. No dobrze. To, że kobieta zmieniając włosy, troszeczkę nadaje sobie nowej energii i czasami jest to sygnał dla świata: zmieniam się, coś nowego się mm -hmm. wydarzyło, to jest jedno. Ale też mam wrażenie, że to, że czasami się odpicujemy tak porządnie. Wychodząc mm -hmm. nawet z mężem na kolację z przyjaciółkami gdzieś na miasto, sprawia, że my też bustujemy to poczucie własnej wartości. I że to jest też ważne, by raz na jakiś czas wyskoczyć z dresów, choć są na maksa wygodne. I ja też preferuję tak, takie odzienie. Tak, właśnie ostatnio z jakąś koleżanką rozmawiałam, że w ogóle po pandemii to takie atrakcyjne nawet te tak. dresy, takie bardzo wyjściowe. A na zdalnym koszula na górze, a dresior na dole. Też można to tak połączyć. Ale raz na jakiś czas fajnie je się odpicować. To daje dużo Głowie i poczuciu własnej wartości kobietom, prawda? No pewnie, że tak. I e, wiesz, ja w świecie, tym moim na, na, na ten moment, e, gdzie jestem mamą na full e, e, etat, to oczywiście, że zawsze wolę wybrać trampki i wygodny, i wygodny strój. E, no, niemniej jednak lubię te momenty. Wtedy to właśnie przypominam sobie o, o, o sobie samej i to jest też ten. Tak, jak dbam o siebie, biegając na ćwiczenia, to jest też taki moment, kiedy czuję, że o siebie dbam. Lubię sobie pójść do fryzjera, lubię sobie pójść na paznokcie, ale lubię też właśnie od czasu do czasu wieczorem gdzieś się wyrwać, tak jak mówisz, czy to jest kolacja we dwoje, czy jakieś, jakiś event, jakieś wydarzenie, na którym chcę być. Eee, założyć sobie piękną sukienkę, wrzucić te szpilki. No, i być tak w 100% kobietą. Zdrowy balans. Taką wiesz, kobietą dokładnie jaką jestem. Czasem w trampkach, czasem w szpilkach. No, no i teraz zmierzamy już do tego etapu szybkich pytań, słuchaj, QA, więc usiądź wygodnie, to będzie bardzo Czekaj, szybki czas. nogi. O, tak jest. Jesteśmy gotowe, mam Zbarta nadzieję, więc tak. Analizując swoją przeszłość. Ulubiona stylizacja, albo taka, która dzisiaj jest swoją ulubioną stylizacją. Leginsy wchodzą w grę, pamiętaj. A. Ale wygodnie, czy... Taka ulubiona, kobieta. taka, że... Mm, to no zróbmy takie mam, dwie kategorie. Mam odpowiedź. Ja zawsze, jak mam do wyboru, zawsze wybiorę garnitur. Och. jestem, uważam, że garnitur to jest mój charakter. I ja się bardzo cieszę, bo kobiety coraz częściej sięgają po garnitury. Z krawatami, z łóżkami, wyglądają jak Pamiętaj, kernialnie. generał. Tak jest, generał. Więc idziemy dalej. Nigdy nie założyłabym. Hmm. No wiesz... Ja, będąc aktorką, w ogóle nie mogę mówić, że nigdy nie założyłabym. Ja zawsze zakładam. To, co mi tam przygotuje stylistka, mówię, że na przykład w tym nie czuję się sobą, ale widzisz, ja się mam czuć postacią, więc generalnie ja zakładam. A na co dzień? A na co dzień to już co innego, tak. Na co dzień jest taka kategoria, nigdy nie założyłabym. Nigdy nie założyłabym czegoś, w czym nie będę czuć się sobą. Ostatnia czynność przed położeniem się spać. Szklanka ciepłej wody. No, w pewnym wieku to już naprawdę... Zdrowa rutyna. <grym> ulubione miejsce w Warszawie? A, to dużo mam takich ulubionych. Już, wiesz, żyję tutaj dużo więcej lat niż spędziłam dzieciństwo na Kaszubach, więc mam wydeptanych dużo swoich ścieżek, ale takie najbardziej ulubione... Hmm. Takie, do którego w wolnej chwili zabrałabyś chętnie swoje dzieci i swojego męża, i tam czujesz się bardzo bezpiecznie. A, to ja i miło. Nie wiem, czy ja tak mogę Wam zdradzić. To takie miejsce, tak jest. Mam. mam. Ale czy to jest jedzeniowe miejsce, czy do nie, spacerów? Bardzo bardziej spacerowe, tak, spacerowe. Okay. Mam swój ukochany park, ale no nie będę zdradzać przecież. No jasne, no pewnie. Dobra, ale jest to park. To ale lubię też e, przyjeżdżać bardzo do centrum Warszawy. Niekoniecznie tutaj lubię zabierać dzieci i męża. Lubię centrum Warszawy, bo właśnie rzadko w nim bywam. I... Poczuć się turystką przez chwilę? Eee, turystką, wiesz, <laughs> lubię ten nasz pałac kultury, który tak. E... A robisz zdjęcie za każdym razem, kiedy tam robisz? Robię. No to oczywiście, że tak. Hit. Potem co prawda usuwamy te Usuwam, zdjęcia, ale samolotem po co samolotem na zdjęcie. Ale w tym momencie czuję się, że on tak pięknie wygląda. Eee, widzę niebieskie niebo i tę szpicę. Wszystko pałacu, gra. Tak. <grym> śniadanie czy kolacja? Śniadanie. Kocham śniadać. Lubię mieć czas i lubię wiesz, jak to trwa, i trwa do 12. <grym> Oj, rozumiem. Dobra kawa, śniadanie. A jedzenie w Agility Pleasure? No właśnie, ja myślałam, że mnie o to zapytasz. <grym> no tak, ja bardzo lubię lody i zawsze mam w zamrażarce, trochę jak Bridget Jones na zasadzie. Ale nie z koperkiem w środku, jak niektórzy, nie, nie, nie. jedziesz do babci, widzisz lody i już się cieszy, tam jest koperek w środku. A to takie też mam pudełeczka. Ale nie, no po prostu lubię, lubię mieć w zamrażarce zawsze na taką wiesz, awaryjną sytuację. Ja w ogóle rzadko jem słodycze, lubię dobre słodycze, bo jak uważam, że już jeść słodycz, to musi być po prostu pyszny. I czasami właśnie mam tak, że Ach, wiem co jeszcze. Dobra, dawaj. Ponieważ ja na śniadanie lubię bardzo owsiankę albo jaglankę i lubię sobie dodać taką łyżkę albo kremu pistacjowego, albo taki znalazłam krem w bardzo popularnej kosmetycznej sieciówce, tam sprzedają też takie dobre kremy czekoladowe, jeden jest taki biały, z białej czekolady i lubię sobie taką łyżkę tam. Łyżkę, nie łyżeczkę. No i łyżkę tak zamieszać. Dobrze, bo to wiesz, energia na trening, rano, potem na tak, cały dzień. Ja rano tak można. Uważam. Ja czasami biorę banana, nakładam na to łyżkę po prostu masła orzechowego mm. i też uważam, że jest to boost energetyczny. Nikt Dobra. mi nie wchodzi w grę, prawda? W Ale momencie. masło orzechowe jest zdrowsze niż ten krem, te kremy, które ja tam wkładam. <laughs> no dobrze, to teraz szybkie i Co byś wybrała? Spódnica czy spodnie? Spodnie. Garnitur czy sukienka? Garnitur. Mini czy maxi? Maxi. Strój kąpielowy jedno czy dwuczęściowy? Jeszcze... Jeszcze jedno, ale... nie Brak, czy nie jedno, to albo nie, nie to toples. To Jeszcze raz. <noise> topless albo brak, to są jeszcze kolejne. <noise> no kiedyś, kiedyś tak, kiedyś lubiłam bardzo topless. Nie lubiłam po prostu takiej opalenizny, wiesz. No bo potem się przygotowujesz do roli, musisz mieć goły dekol, to tak, nie wygląda tak, dobrze, tak, to tak. wszystko jest zrozumiałe. No ale wiesz, teraz jestem mamą i teraz po prostu potrzebuję być wygodnie ubrana, nieco chwilę zakładać ramiączkę albo coś <noise> zapinać, więc no. Ale wrócą te czasy. To w sumie dobre pytanie, bo ciepło i niemodnie czy za lekko, ale modnie? Nie, już ciepło Ciepło i niemodnie. Naprawdę. Pampuchy, dobry szalik, głowę. Ja już na, na planach tak wymarzłam, że już naprawdę zawsze jestem niedźwiedziem polarnym ubrana na cebulkę w 10 warstw. I jestem zmarźluchem, z z więc lubię, jak mi jest ciepło. Klapki czy Japonki? Klapki. Spodnie biodrówki czy z wysokim stanem? Z wysokim. O, tak jest z niskim, że siedzisz i bierzesz. Nie, czujesz, już nie. Przemierze. Ostatnio w roli właśnie takie miałam spodnie i czułam się, och. <grym> okropnie, ale chodziło się w tym. Chodziło, tak. I nie było, że nie jest fajnie. Futro naturalne czy sztuczne? I w ogóle nie futro. Czyli nie. jak zadam pytanie, kurtka puchowa czy płaszcz, to bardziej w tę stronę idziesz. Dokładnie. I która z tych dwóch opcji? A ja lubię zarówno płaszcz, jak i kurtkę puchową. No na plan to kurtkę puchową, a w taki dzień jak dziś to pewnie płaszcz. Raj stopy czy gołe nogi? Nie, gołe nogi. Oj, Oj, ale tu akurat marznę, więc długa wtedy kurtka puchowa. <laughs> która to <śmiech> zakryje. <śmiech> Balerynki czy botki tabi? Nie wiem, czy kojarzysz one jakiś czas temu? Wyszły takie kopyto konia, można powiedzieć, czyli z wcięciem za dużym palcem. Ani jedno, ani drugie mi się nie podobają. Ale kontrowersje muszą być to czy to. O, to czy to. No to tak powiedzmy, że w stylu Angeliny Jolie bar bardziej czarne, czarne baletki bym wybrała. Dobry pomysł. E, bolerko czy białe kozaczki? <słuch> Ja pamiętam, od razu mi się przypomniał mój ślub, ponieważ braliśmy ślub z moim mężem we wrześniu, i ja nie chciałam, żeby ktokolwiek się dowiedział, że ja wychodzę za mąż, więc sukienkę. Przez internet zamawiałam, To jest hit. E, sama wysłałam wymiary i źle się pomierzyłam. I, no i ta sukienka miała jeden szkopu, bo miała odkryte bardzo plecy, gołe ramiona. To był wrzesień i było bardzo zimno wtedy na początku września. To był koniec września. I moja mama mówi do mnie: Słuchaj, ale ty super zmarzniesz. Musisz sobie kupić jakieś. Bolerko! Nie ja widziałem dostałam gęsie skóry żadne bolerko. Więc już Kucham, my wybrała mamy. białe kozaczki. i dobrze, mogą być też kul przecież białe kozaki, albo takie kowbojkowe, też dobrze. będą fajnie wyglądać. E, kol, e, usta w kolorze podkładu czy czerwona szminka? Pamiętasz te mody, kiedy czasem podkładem przejeżdżało się usta i one były takie. Tak, wiesz, ja zawsze w, makij, w makijażu wybieram oko bardziej niż usta, ale czasami nachodzi no, mnie taka ochota, że chcę, żeby to było dziś, dziś to jest ten dzień, że mają być. Czerwone usta. I to też jest taki sygnał, taki sygnał że czuję się dzisiaj dobrze, zaszaleję z czerwoną szminką. Dokładnie. E, dzwony, bagi czy rurki, jeśli dzisiaj chodzi o są dzwony. Dzisiaj są dzwony. A rurki, to jest coś, co jeszcze nosisz, czy to wyparłaś ze swojej szafy? Nie, chyba już nie mam w swojej szafie. Ja jestem ciekawa, kiedy one wrócą. <laughs> Ty też nie masz przez... już? Ja też już nie mam, ale to jest jak bumerang. Ale mam gdzieś tam odłożone sprzed z, z, z 10 lat, nie? <laughs> no, bo mogą wrócić faktycznie. Moda wraca i to jest też fajnie, bo kobieta zmienną jest, więc i tak też niech będzie. Czego mogę ci na koniec życzyć, Marta? Niech się spełnią po prostu te wszystkie, wiesz, jeszcze niespełnione marzenia zawodowe, a w życiu osobistym jest super balans i niech tak będzie. To niech tak będzie, niech spełniają się twoje marzenia. Wszystkiego dobrego, dziękuję, dziękuję ci bardzo. Dziękuję, pięknie. Marta żmuda Trzewiatowska ja nazywam się Iza Krzani, było nam bardzo miło, nam, czyli Mohito i Iza. thank <laughs> you